Witam wszystkich odwiedzaczy mojego kanału. To jest drugi shopping z serii gromadzenia moich top 3 ulubionych short hairów. Jeszcze nie powiem, czy to jest short hairka z drugiego czy trzeciego miejsca, bo pokazywałam je w poprzednim shoppingu i chcę, żebyście mieli szczyptę niespodzianki. W każdym razie muszę powiedzieć, że wiązała się ona dla mnie z dużym stresem, najpierw podczas zamawiania, a następnie w trakcie odpakowywania. A więc najpierw historia. Sprzedająca okazała się mieć niesamowite wyczucie, bo gdy byłam w trakcie zamawiania, obniżyła cenę o piątaka. Więc wyszłam z transakcji i zaczęłam zamawiać jeszcze raz. Bardzo szybko tego pożałowałam i przekonałam się, że ten piątak nie był wart dewastacji psychicznej, jakiej później doświadczyłam. Musicie wiedzieć, że to była krwawa walka, bo short hairka była wystawiona 2 godziny temu i już kilkadziesiąt osób miało ją w ulubionych. Nie są żarty. Wi-Fi w moim telefonie uznało, że to jest świetna okazja, żeby stracić zasięg i po raz kolejny musiałam używać danych komórkowych we własnym domu. Do tego Vinted zgadał się z moim bankiem i gdy przeskakiwałam z jednej karty do drugiej, raz zawieszał się Vinted, a raz aplikacja bankowa. W końcu wygrałam tę walkę z wiatrakami i dostałam od banku prośbę o potwierdzenie transakcji. Potwierdzam, po czym dostaję kolejną prośbę o potwierdzenie. Skupiałam. Zapierdalam do laptopa, żeby tam zamówić i sprawdzić, czy ja w ogóle zamówiłam. Wychodzę na Vinted, patrzę. Sprzedane. Ale następnie wchodzę w wiadomości i patrzę. Zakup zakończony sukcesem. Zakupy na Vinted są naprawdę emocjonujące. A teraz kolejna porcja adrenaliny. Ogólnie to jest dla mnie najbardziej stresujące odpakowywanie, bo tak źle zapakowanej paczki jeszcze nie dostałam. Czy wy to widzicie? Ja oczywiście sprzedającej nie omieszkam o tym powiedzieć, że ej, stara, pakuj lepiej paczki na przyszłość. I powiem, że jak wyjęłam ją z paczkomatu, to w pierwszym momencie pomyślałam, że ten short hair w ogóle wypadł. Tak go potem ręką wyczułam i on sobie tak luzem po prostu po paczce fruwa. Więc jeśli on się nie potłukł, to będzie cud. Ten shopping net może nie ujrzeć światła dziennego, bo jak on będzie jakiś zepsuty, to ja go po prostu zwrócę i tyle po shoppingu. Koka, jesteś cała i zdrowa, w reklamówce do mnie przyjechała, okej. Mechanizm, bo to najbardziej pewnie mechanizm mógł na tym ucierpieć. Uff. Twarz nie jest zmasakrowana. Chwila prawdy. Dobra, uf, ja pierdolę. Koka z gangu, short z serialu Spaniards. Chciałam powiedzieć, że moja ulubiona short hairka na drugim miejscu, ale ostatnio ogarnęłam, że jednak Shime jest na drugim miejscu, bo to jednak kurczę główny LPS. Tak zwał, tak zwał. W każdym razie moja kochana koka. Nie to, że się nie potłukła, to jeszcze jest w świetnym stanie. No jest to 5 short hairów, została mi jeszcze Shime. Z innych ogłoszeń? Swoją drogą, ja te shoppingi nie tyle nagrywam po to, żeby pokazać wam nową figurkę, tylko właśnie pod pretekstem dania wam jakichś nowych, fajnych infosów, bo te wpisy się mniej rozchodzą. W tamtym miesiącu miałam okazję wyreżyserować swój pierwszy teledysk. I o ile w filmach fabularnych nastawiona jestem stricte pod animację, tak teledyski wyobrażam sobie przeważnie w wersji aktorskiej. I nagrywanie ich na kanał figurkami trochę ograniczało mnie ruchowo.
opisie tego shoppingu macie link do teledysku. Nie udostępniam go publicznie ze względu na prawa autorskie, więc jest możliwość jedynie zobaczenia go poprzez link. To jest teledysk do piosenki do jednej z moich ulubionych piosenek Selena Gomez, Same Old Love. Dla mnie ta piosenka to jest w ogóle nic dodać, nic ująć. Z moich kontentów na teledyski ten jest jednym z prostszych realizacyjnie, a i tak go jeszcze trochę uprościłem, żeby było bardziej na nasze warunki i budżet, bo wiecie, jaki ja mam styl. Także możecie sobie luknąć, a z tego shoppingu to tyle. Dzięki.